Hej, ja jestem Olekas i zapraszam Was na odcinek gry Terry Młody Kontrakt Gry. Ze mną jest oczywiście Kasto. Cześć, witajcie. I dzisiaj zaprezentujemy Wam grę Pine. Gra Pine jest dostępna od niedawna, od czwartku danego tygodnia na Epic Games za darmo. Więc każdy z Was może sobie ją na razie wziąć za darmo. Później trzeba będzie ją kupić. Ale macie tylko czas do jutra. Do godziny 17, bo już później będzie kolejna inna gra do wzięcia. Także jeżeli Wam się spodoba, możecie ją za darmo mieć i grać razem z nami. Gra jest w grą przede wszystkim trochę z elementami RPG. Taka w formie przygody, gdzie opowiada dosyć fajną historię. Ale o tym za chwilę się sami przekonacie. Nasze doznania z grą nie były zbytnio długie. To, co tam zobaczyliśmy, kawałek. A więc będzie to o wiele bardziej po prostu trudne dla nas. Rozpoczynamy przygodę tak naprawdę razem z Wami. Poznamy przygody ludzi w świecie, gdzie zwierzęta też mają takie humanoidalne formy. No i stanowią konkurencyjne z nami rasy. Fabuła gry odnosi ogółem teorii świata polega na tym, że ludzie nigdy nie wyszli na po prostu na prostą i nigdy nie wyszli na sam czubek piramidy pokarmowej. Jak widzicie na początek, mierzymy się z samouczkiem. Chodź. Interfejs jest jakiś taki bardziej w miarę intuicyjny. Niestety nie ma polskiej wersji językowej. Są naprawdę różne, ale polskiej niestety nie ma. Może twórcy dodadzą? Kto wie? Świat jest taki naprawdę bajkowy. Jeszcze bugi. W sumie gra prowadzi nas w konkretne miejsca. Cele do osiągnięcia są oznaczone. Jakiś język, którym oni się posługują, jest jakiś dziwny, nie rozpoznaję go. Może wy go rozpoznajecie, jakiś język konkretny, ale wydaje mi się, że to może być jeden taki z takich wymyślonych języków gry. No i dostaliśmy jakiś pomysł. Zabraliśmy drewno i idziemy. O. Kolejny pomysł jakiś dostaliśmy. Pewnie będziemy mogli coś sobie niedługo stworzyć. Musimy chyba poszukać jakiegoś miejsca do craftingu. Może musimy się wrócić do wioski. Może przy tej chacie tego starszego człowieczka coś tutaj leży. A może wystarczy, że pozbieramy coś do końca. Tutaj ten widzę też miał jakiś znaczek, jakby może z nim trzeba porozmawiać.
Jesteśmy szczęśliwi. Oj, reżim są szczęśliwi. O, jaki karate cios, proszę. Kraina wygląda naprawdę fajnie, tak bajkowo. Ma taki bardzo specyficzny charakter. Da się tu pływa chyba. Przynajmniej nie ginę. No. Z tych, z naszego zadania wynika, że musimy uzyskać jakiś, jakąś linę i płótno na ceremonię. Podejrzewam, że może będziemy musieli zbierać różne rzeczy, żeby je dopiero wykonać. Albo jest tu coś, jakieś, no nam podpowie, jak tutaj kraftować. Bo na chwilę obecną to powiem wam, tak... Zapominaliśmy i tak... No właśnie, najprawdopodobniej przeskoczone zostało. O. To już wiem. Czyli podać. Zrobimy linę i zrobimy to. Tak jest, i materiał. Dzięki temu możemy oddać nasz quest. Jak w każdej przygodówce, dosyć dużo jest zawsze dialogów. Ale wydaje mi się, że to jest taka przygodówka z elementami craftingu i być może później jeszcze jakiegoś takiego RPG-owego zacięcia trochę. Może będziemy mogli się rozwijać jakoś. Zobaczymy. No, tu jest podobnie ubrany. Wygląda jak nasz brat bliźniak. Trochę inny kolor włosów. Konstrukcje. Zobaczymy. Tam pójdziemy zobaczyć chyba te dziwne konstrukcje. Co on tu ma? Coś można było tutaj zabrać. Już nic. Idziemy grabić innych. No i dobra, i cóż... musimy się zająć... ...mując kół. Damy. No i fajnie. Musimy wrócić do... No to tylko zbierzemy. Chyba konkretne musimy... No musimy teraz wrócić do Marli. Właśnie, nie myliłem się. Jest to nasz brat. Musimy spotkać się z bratem. Aha. Czymś to trzeba trafić. Mamy... Trzeba mieć dwie bronie, ale trzeba najpierw taką broń stworzyć. O! Wychodzi na to, że my to mamy. A z tego co wychodzi, to tak.
Odwróciło się i się otworzyło. Wow. Zobaczmy, co tam jest w środku. Podążamy za bratem. Wchodzimy do środka. Mamy broń, więc się nie boimy. Aha. Prezentuje nam swoje ruchy. Podejrzewam, że będziemy się wyposażać. Tak, dokładnie. Zdobyliśmy sosnowy... Nie. Ciężki atak. Polewamy lewy przycisk myszki. Jak potrzymamy. Teraz jeszcze kopnięcie dochodzi. Zaretestowaliśmy już. Teraz uniki. Szybko trzeba nacisnąć lewy shift i później lewy przycisk myszy. Chyba to chodzi o taki atak, taki z doskoku, tak jak on to robi. Wow. Chyba odkryliśmy drugą część jaskini. Tak. Może nie my, ale nasz brat na pewno. Niestety utknął. Musimy do niego dotrzeć. Tak, postaramy się go uwolnić. Lewo, lewo, prawo. Nie, nie, musimy strzelić. U góry mamy ten cele i najpierw lewo, lewo, prawo. Tylko zależy od której strony on patrzy. Może od tamtej, czyli trzeba będzie spróbować. A jednak. Trzeba zjeść trochę jedzenia. Ciekawe. My nie jesteśmy za bardzo głodni.
Powieść o malowidłach skalnych. To wygląda jak ludzie. Tak, to też widzimy, że wygląda jak ludzie. To musi być jakiś podróżnik przy... Świetne rysunki. No tak. Ktoś kogoś wygnał, jak widzicie, przynajmniej z rysunków takiego. No. Zobaczymy. Myślę, że cała historia będzie w tej grze ukazana. Ale my na chwilę obecną szybkie rozeznanie zrobimy, sobie rozwalimy skrzynki. Tak jest. Gdzie można wziąć tego? I super. Teraz wyjść z jaskini. Aha, z napisanym, co trzeba zrobić, żeby tu wejść. Myśmy się męczyli, jak biegamy. Chyba tak. Ciężko powiedzieć, czy to się da tak otworzyć. Hasło mamy wróć do plemienia. Podejrzewam, że na razie może tamten obszar być niedostępny. Naszą mama, tak by wychodziło. Albo babcia. Nasz starszy brat. My. Dobrze, musimy się udać na ceremonię, na którą już wcześniej zbieraliśmy linę, płótno. Co za ciekawa ceremonia, jedzenie też zbieraliśmy, wobec wszystko jest w miarę przygotowane. Jak widzicie, to jest ceremonia jakichś zaślubin i generalnie wódz wioski bardzo się tym cieszy, że wioska będzie się rozwijać.
Ma być jakaś uczta jeszcze najprawdopodobniej. Po ceremonii, chyba związana właśnie z tym, tymi zaślubinami. O ja! Ziemia się usuwa. Jak to ziemia ma się usuwa? Teraz mi niespodziewane to było. Nagle ziemia się osunie. I lawina się wywołuje. My jesteśmy. To jest jakiś... Korak. Jesteś z góry? Tak. Mał się klif. Bezpieczne miejsce, taki klif. Pod mną zajebała mną. Podążaj za stworem. No. No tak. W takich grach trzeba się często rozejrzeć i zbierać różne przedmioty, bo później się nie wie, kiedy się przyda. Łatwiej, tak jest. Ewentualnie zawsze coś można sprzedać, przyhandlować i coś pożytecznego z tego tytułu mieć. Dokładnie. I idziemy... Nazywa się Ot. Most się zepsuł. To naprawić. Okej. Świetny pomysł. Naprawienie na pewno będzie dobrym rozwiązaniem. Ale potrzebne nam są jeszcze liny. I jakiś karant. Co robi ten karant? Ciężko powiedzieć. To jakaś roślina, bo zabrałem takie coś. Dobra, on wskazywał po części też na... To był karant. To był karant. Świetnie. Na jaskinie wskazywał. Może rzeczywiście... Ifrop. Nie wiem, z czego się robi, chyba z... jakiegoś elementu Ifrow. No, uda. Świetnie. Chyba tego nie mogę zniszczyć. Chyba na razie jeszcze nie. Czerwono się świeci. Chyba musimy zrobić jeszcze na początek te questy takie. To metalowe deski. Ciężko ogarnąć. No dobra. No zniszczyć się tego nie. Pogadamy z tym chorem. O. Eksplodująca beczka ma tutaj pomóc rozwiązać sprawę. No dobrze, dobrze, spróbujemy. Jeszcze bym spróbował z procy? Nie. Nie. Jednak musimy zrobić eksplodującą beczkę. Wchodzimy w opcje craftingowe.
I mamy tą beczkę w inwentarzu, widzę. O tutaj. Chyba za daleko. W miarę blisko opa itema. I cóż teraz? O! Mówiłem? Bravissimo. Zniszczyłem tą pracę? Zniszczyłem. Kolejna jaskinia, kolejna zaginiona kopalnia. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Aha, strzelając. Mamy tutaj windę. Podnosimy windę. Musimy wejść do środka i strzelić. Powrot. Ciekawe rozwiązania techniczne tutaj są stosowane, tak widzę. Jest. Oho. Będziemy musieli walczyć. Łe, tak mówię. Znaczy, że tak jest. Twardy stwór. Użyj mouse button 3, żeby sfokusować się na nim. Lewy shift, żeby unikać. Ha. No nic mu nie robię. No właśnie widzę. Może jest tylko do... O! Teraz jak zrobi ten swój morderczy atak. Ale obrywa. Słychać echo tych uderzeń tym kijem. To bardzo dobrze odwzorowane właśnie. Pochodnio! Pochodnio oświetl moją. Aha. Bardzo sprytnie. Czyli albo jest pochodnia, albo nie idziesz dalej. No i wychodzimy z jaskini. Tylko pewnie gdzie indziej. Roślinki takie... w ogóle ta cała grafika tej gry jest taka... children friendly. Jesteśmy w ogóle w osadzie. Aha, wróciliśmy. Dzięki temu przejściu przez te jaskinie. Fajna sprawa, czyli... Nie jak jem, to się leczę. No tak, nasza wioska została zniszczona. Sosny runęły w dół. Ale wróciliśmy do rodziny. Cieszą się bardzo, to widać. Entuzjazm od nich aż bije. Bardzo. Dzika radość, szczególnie ze strony rodziców. Z ocalenia ich syna. Ale nie tylko okazuje się, że nie tylko Hue zaginął, ale także jego brat. Musimy go odszukać. Najpierw okradniemy, pożyczymy przedmioty od naszych współplemieńców. Jak mają coś. Mamy najpierw
sprawdzić kryjówkę Ammana. No raczej tu nic nie ma. Nie ma go tu. Ale jest jakaś mapka, która pokazuje świat na dole. Zaczęli już odbudowę wioski. Chcą, żeby on wrócił, ale chyba mając mapę w ręku... Twierdzi, że założy własne plamię. Albo coś nie Albo sobie. Będzie chciał odszukać brata. I tak zaczyna się właściwa część tej gry. Tak, ale myślę, że to może być tyle w tym odcinku. Zapraszamy Was na dalsze opowieści ze świata Pine. W następnym, który najprawdopodobniej pojawi się w piątek. Dzięki za wspólne granie. To wejście w świat Pine'a. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. Zostawcie łapkę w górę i komentujcie. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.